sali 5 cesarskich. 1 lutego o godzinie 7 rano ta sala będzie gotowa do przyjęcia pacjentki, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W tym momencie montujemy ostatni sprzęt, czyli aparat do znieczulenia. Stół operacyjny jest już przygotowany. Szafka z lekami wszystkimi, ze sprzętem. Jak to będzie wszystko zmontowane, przychodzi jeszcze ostatnie sprzątanie i sala jest gotowa. To będzie do godziny, do północy dzisiejszego dnia będzie wszystko przygotowane. Ja przyjadę tutaj wieczorem przed północą sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Tam są jeszcze jakieś drobne prace takie wykończeniowe przez pana technika, które to takie ostatnie drobiazgi. Generalnie wszystko jest tutaj przykończone.